Radosław Łodziński, prosto z Radomia. Miło Cię widzieć, cześć. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z Drugi Radomia. Z Radomia, to miło. Trener i teraz uwaga, będę się skupiał. Ele Klerk, moja Radomka Radom. Coś pomyliłem się? Nie. Nie, pamięć. Bardzo tak, dobrze, także bardzo to nie jest łatwe, nie zazdroszczę komentatorom, bo odmienić coś takiego to nie jest łatwa rzecz. Drugi trener, no właśnie, jak to jest? Kim jesteś, statystykiem czy drugim trenerem? Już, teraz, dziś. Od dwóch sezonów w Radomiu jestem tutaj w Radomiu drugim trenerem. To jest jakby kolejny etap, powiedzmy, w mojej siatkarskiej karierze. Po 8 latach pracy jako statystyk, no, zmieniłem tutaj miejsce pracy na Radom i tutaj zacząłem pracę jako asystent trenera. To powiedz mi, jak to jest, no bo jest was kilku i to z reguły z powodzeniem, próbujących zmienić branżę. I tutaj przykłady mi się same narzucają, mówię o statystykach reprezentacji polskiej męskiej i żeńskiej. Oskar Kaczmarczyk, Michał Mieszko, Gogol, Karol Rędzioch. Ty na pewno kogoś pominąłem, no, grupa jest spora. Co was ciągnie do trenerki? Powiem tak, to jest na pewno jakiś kolejny etap też pracy. Każdy, myślę, ma w swojej głowie jakiś plan, co chciałby w swojej jakby tej karierze zawodowej robić. Ja, tak jak mówię, zaczynałem jako statystyk. Kilka tych sezonów spędzonych w Bydgoszczy, dokładnie to było 5 długich sezonów. Bardzo, bardzo miło to też wspominam. W międzyczasie praca w reprezentacji, która właśnie również fajnie zaowocowała dalej jakby przejściem do Rzeszowa. W Rzeszowie też 3 fajne sezony, no i od tego momentu postanowiłem zmienić. Dlaczego? Ponieważ gdzieś myślę, że to jest gdzieś już tak u mnie w środku. Ja tak czułem, że przyjdzie taki moment, że będę chciał spróbować czegoś więcej. No każdy chce jakby zobaczyć, jak to jest z tej strony bliżej boiska. To jest na pewno jakieś kolejne doświadczenie, natomiast ja się nigdy nie, jakby nie zamykam. Dla mnie to nie jest coś, jakby co musi, nie wiem, czy pokazywać mi, że to jest teraz najważniejsze, że trzeba być pierwszym trenerem, czy można się cofnąć na statystykę, bo każda praca, wiadomo, najważniejsze to właśnie, tak jak mówię, pracować przy tym, co się lubi robić, a siatkówka to jest moja pasja i praktycznie mogę powiedzieć, że całe moje życie praktycznie, więc tak jak mówię, no, z tego się teraz cieszę, że taką funkcję pełnię, a co będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno swojej decyzji na dzień dzisiejszy nie żałuję, a myślę, że to jest jakiś rozwój też i pójście do przodu. A słuchaj, o statystykach, o polskich statystykach. Ja nie lubię tego stwierdzenia, mówi się, nie? Mówi się, ale ja słyszałem przynajmniej, że jesteście najlepsi na świecie. Tak jak siatkarze są najlepsi na świecie, siatkarki niebawem. Nie masz stracha, że bierzesz się za coś, w czym to nie jest łatwa dola, bycie trenerem. To już o tym wiesz, na razie ciebie to jeszcze nie dotknęło, no ale rozumiem, skoro jesteś drugim trenerem, asystentem, to myślisz o prowadzeniu zespołu. A wiesz, że to jest niewdzięczna robota, nie boisz się? Ja myślę, że w ogóle praca w siatkówce jest bardzo ciężką pracą i często niewdzięczną, bo tak jakby nie rozlicza się nas bardzo często, rozlicza się nas tylko z wyników, a nie z ilości wykonanej pracy. Natomiast jak to się mówi, że no, trzeba w życiu podejmować jakieś decyzje i też podejmować ryzyko, bo myślę, że stanie w miejscu też nikomu nie pomaga, tak? No, trzeba gdzieś próbować, zawsze nowe bodźce to jest jakiś rozwój i myślę, że tutaj trzeba iść, myślę, w tym kierunku do przodu. Czy się boję? Nie boję się. Tak naprawdę staram się nie myśleć o tym, co będzie za rok, co będzie za dwa. Ja raczej staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej w danym momencie, a to, co przyniesie czas, to zobaczymy. Tak naprawdę
Na razie nie spieszy mi się na pewno do bycia pierwszym trenerem, bo to nie jest, myślę, czas na to. Ja chcę tą ścieżkę, tą karierę jakby przejść spokojnie i na pewno złapać dużo doświadczenia. Po kilku sezonach pracy z różnymi trenerami na pewno ten wachlarz się rozwija i myślę, że z roku na rok no będzie to gdzieś owocowało, tak? I za parę lat może przyjdzie taki moment, że się zdecyduje, żeby zostać pierwszym trenerem. Myślę, że to nie są na razie jakby, to nie jest na ten moment. Ja uważam, że potrzeba na pewno trochę czasu i doświadczenia. Co poprawnie, bo czy coś przegapiłem? Mam nadzieję, że nie. Znaczy, wierzę w to, że nie przegapiłem faktu, że zrezygnowałeś z funkcji statystyka w reprezentacji Polski. Wracasz w wakacje, prawda? Oczywiście, że tak. No jasne, to jest praca w reprezentacji jako statystyk, to jest coś, co było moim marzeniem od zawsze i na każdym kroku, kiedy jest reprezentacja, to się nie zastanawiam i jeśli trener, aha, jesteśmy akurat po, dzisiaj udało się na chwilę porozmawiać, nie rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o zawodniczkach, ale myślę, że to jest jakby, jeśli tak dalej będzie się to układało, to oczywiście dla mnie praca w reprezentacji to jest coś wspaniałego, jechać, spotkać się z tymi ludźmi i pracować z tymi ludźmi, z tymi zawodniczkami, to jest coś wspaniałego i myślę wielu chłopaków, wielu statystyków czy trenerów też to potwierdzi, bo sama praca w reprezentacji, bycie w sztabie to jest na pewno duże wyróżnienie. A teraz się zastanawiam, czy dobrze, że to pytanie, jak usłyszy twój prezes Tomasz Renar, ale udaje ci się dzielić pracę asystenta trenera z pracą statystyka reprezentacji Polski, bo ja nie sądzę, że masz wolne. Przecież cały czas dzieje się dużo, jeżeli chodzi o nasze reprezentanty. Jak to jest? No do tej pory jakby się to udaje, tak? Na pewno ten sezon kadrowy zeszłoroczny był trochę krótszy, też sezon ligowy był przerwany, więc zeszły sezon jakby tutaj w Radomiu no było trochę więcej czasu na przygotowanie się i do reprezentacji, jakby tutaj zakończenie tych tematów związanych z klubem, których też jest wiadomo cały czas dużo. Poszukiwanie nowych zawodniczek to jest też jakby kolejna rzecz, którą do klubu trzeba wykonać i tego nie można odpuścić. Do tej pory jakby jakoś mi się to udawało i myślę, że no, że to będzie gdzieś dalej, ta współpraca się będzie jakoś układać. No, jestem tego pewien. A mówiłeś właśnie, że rozmawiałeś z Jackiem Nawrockim. To powiedz krótko, jak wygląda tak praca dla reprezentacji Polski, ta część twojego życia, która teraz w grudniu 2020 roku. Czym się zajmujesz? No, na razie jesteśmy jakby na etapie całej analizy wszystkich dziewczyn, które są brane w tym wachlarzu u trenera, który jakby trener ustala sobie, na które zawodniczki chce zwrócić uwagę. Ja przygotowuję mu materiały, przygotowuję mu to wideo, jakby ułatwiam mu pracę poprzez właśnie przygotowanie krótkiego wideo, materiałów, to na co trener chce zwrócić uwagę i jakie elementy go interesują. Na pewno też jakby relacje ze statystykami z innych krajów ułatwiają mi też to, bo są potrzebne oczywiście mecze z Ligi Włoskiej, które też trenerowi wysyłam i on to sobie też przegląda i analizuje, bo no, jak wiemy, mamy te zawodniczki w Lidze Włoskiej też do obejrzenia. Natomiast no, nie zamykamy się tylko na polską i włoską ligę, bo też chcemy obserwować inne ligi. Też przygotowywałem materiał odnośnie Turcji, także no, jest trochę tego na pewno do ogarnięcia. Nie ma tego może aż tak dużo jak w sezonie reprezentacyjnym na bieżąco, ale trochę pracy trzeba na pewno wykonać. Ale na nudę nie narzekasz, rozumiem.
Nie, ja raczej jestem taką osobą, która się nie nudzi. Jak to się mówi, że inteligentni ludzie się nie nudzą, tak? Nie chcę teraz powiedzieć, że jestem tak nad wyraz, że tutaj wysoko sięgam, ale nie, staram się nie nudzić i nie mam na to czasu, powiedzmy tak. A każda minuta u mnie jest wykorzystana w 100%. To ja ci dziękuję za te 10 minut, które nam poświęciłeś. Życzę powodzenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że niebawem. Trzymaj się w zdrowiu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci bardzo. Również i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Również życzę dużo zdrowia i do zobaczenia już niebawem w sezonie reprezentacyjnym.